Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram się przedstawić wszystkie dotychczasowe informacje na temat nadchodzącego nowego sezonu drugiego. Jednakże, zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu, to chciałbym wam wszystkim przypomnieć, że czym częściej będziecie zostawiać łapeczkę do góry pod takimi odcinkami, to częściej kamerka będzie pojawiała się na tym kanale. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście nadchodzącego nowego sezonu drugiego. A więc, jak każdy z was powinien naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, już dokładnie w tą sobotę, czyli 19 marca, do gry Fortnite zostanie wprowadzony długo wyczekiwany nowy sezon drugi w rozdziale trzecim. Z każdego kolejnego dnia na dzień dostajemy coraz więcej informacji na jego temat, no i to właśnie w tym odcinku na tym kanale postanowiłem, że przedstawię wam wszystkie dotychczasowe informacje na temat właśnie nowego sezonu drugiego, czyli informacje odnośnie karnetu, mapy, wycieków, nowości, no i oczywiście zmian. Na samym początku jednak zaczniemy sobie od informacji, których jeszcze nigdy nie zdążyłem wam przedstawić na tym kanale i dotyczą nowego sezonu drugiego. No i tym razem są to informacje odnośnie powrotu jednego pojazdu, który już kiedyś znajdował się na naszej obecnej wyspie. A dokładniej mowa tutaj o helikopterach, które pierwszy raz pojawiły się w rozdziale drugim, no i były też ostatni raz w rozdziale drugim, jednakże teraz mogą one powrócić bezpośrednio na naszą wielką wyspę. Informacje o tym zostały nam przedstawione przez Shina, czyli jednego z popularniejszych likerów z Fortnite'a, i w jego poście na Twitterze możemy dowiedzieć się, że naprawdę myślę, że możemy wkrótce odzyskać helikoptery na wyspę. Są dwie rzeczy, które zdecydowanie to przemawiają i pierwsza rzecz to zwiastun Naomi Osaka, który pokazał nieznaną wersję helikoptera z nowym projektem, a druga to helikopter został faktycznie zaktualizowany w plikach gry w grudniu, no i możliwe, że do gry Fortnite zostanie on wprowadzony w nowym sezonie drugim. Tak więc, jak sami mogliście usłyszeć, w nowym sezonie drugim rozdziału trzeciego do gry może zostać przywrócony stary pojazd, czyli oczywiście helikopter, jednakże jak sami możecie usłyszeć, nie jest to pewne w 100%, ponieważ do gry nadal nie została wprowadzona aktualizacja 20.0. Same helikoptery mogą zostać wprowadzone do gry oczywiście w późniejszym czasie, czyli w trakcie trwania już tego nowego sezonu drugiego, ale na obecną chwilę nie jest to pewne, no a my przejdźmy sobie do dalszych informacji odnośnie nowego sezonu drugiego. Kolejny temat, który dotyczy nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim i poznaliśmy go w ostatnim czasie, to temat skinów, które zostały nam przedstawione już w sezonie siódmym rozdziału drugiego na ankiecie, jednakże do tej pory większość z nich nie została wykorzystana. Jednakże, zanim przejdziemy do dalszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym was wszystkich poprosić o zostawienie łapeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście nowego sezonu drugiego. Temat ten przedstawiłem wam na moim niedawnym odcinku na kanale, no i wspomniałem wam tam, że niektóre z tych skinów, które możecie zobaczyć teraz w tle tego oto filmu, mogą pojawić się w karnecie bojowym, oczywiście pomijając wszystkie skiny, które zostały tak jakby zakolorowane. Ponieważ skórki na tym zdjęciu, które są tak jakby zakolorowane, już pojawiły się w grze Fortnite, a skiny, które do tej pory nie zostały zakolorowane na tym zdjęciu, niestety, ale jeszcze nie pojawiły się na naszej wyspie. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z was widzi teraz to zdjęcie i widzicie teraz te skiny, to pamiętajcie, że nie wszystkie z nich zostaną wprowadzone do gry Fortnite, no i też nie każdy zostanie wprowadzony w sezonie drugim, a na przykład niektóre mogą zostać wprowadzone nawet w kolejnym tam rozdziale czwartym. Dodatkowo w ostatnich kilkunastu dniach dowiedzieliśmy się, że jeden mityczny przedmiot, który teraz znajduje się w grze, zostanie całkowicie wycofany wraz z startem nowego sezonu drugiego. A dokładniej mowa tutaj o niczym innym jak o miotaczach Spidermana, które znajdują się w grze już prawie od samego początku tego obecnego sezonu pierwszego, jednakże, no niestety, ale wraz z startem nowego sezonu drugiego zostaną one całkowicie usunięte z naszej obecnej wyspy. No i teraz chciałbym na chwilkę powrócić do tematu helikopterów i powiedzieć wam, dlaczego to właśnie helikoptery mogłyby pojawić się w nowym sezonie drugim, i odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ z gry zostanie usunięty przedmiot miotaczy Spidermana. Jak sami dobrze wiecie, w grze brakuje przedmiotów, które tak jakby służą do przemieszczania się po wyspie, no i miotacze Spidermana umożliwiały graczom przemieszczanie się szybsze po wyspie, jednakże
teraz jak zostaną one usunięte, nie będzie już takiego przedmiotu, no i z pomocą przyjdą oczywiście helikoptery. Ten temat jednak, tak jak już mówiłem wcześniej, nie jest nam do końca znany, no i pamiętajcie, że więcej szczegółów na ten temat poznamy dopiero po starcie już nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim. Kolejnym tematem, który poruszymy sobie w tym odcinku na kanale, będzie zwiastun nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, który został przedstawiony dokładnie wczoraj na Twitterze, no i chodzi tutaj dokładniej o to zdjęcie, które macie teraz w tle tego oto filmu. I tak, dodam tutaj od razu, że jest to tak jakby prawdziwy zwiastun nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim i o tym temacie zostaliśmy poinformowani przez platformę Nintendo, ponieważ to właśnie oni zaktualizowali grafikę Fortnite'a na taką i jest to grafika nowego sezonu drugiego. Sama grafika może nie przedstawia aż tak dużo, co sami możecie przy okazji zobaczyć na tym zdjęciu, no ale jak sami dobrze wiecie, zawsze pierwsze zwiastuny, które pojawiały się w internecie, były właśnie na podstawie takiego samego zdjęcia, jak jest teraz. Co do tematu mapy, no i pozostałych przedmiotów kosmetycznych, to niestety, ale nie przedstawia wam tutaj żadnych informacji, które pojawiły się do tej pory, ponieważ w internecie nie ma żadnych rzetelnych informacji na temat wyspy, no i zmian na mapie, które pojawią się w nowym sezonie. Takie informacje poznamy dopiero po aktualizacji 20.0, a ja mam nadzieję, że taki krótki odcinek z podsumowania nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim wam się spodobał i będziecie chcieli częściej oglądać takie filmy na tym kanale. Dodatkowo, jeżeli chcecie kolejny odcinek odnośnie nowego sezonu, który będzie pojawił się w Fortnite, nawet tą w późniejszym czasie, no i przy okazji serduszko w komentarzu pod tym odcinkiem, to teraz w komentarzu napiszcie po prostu sezon. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ogólnego podsumowania nadchodzącego nowego sezonu drugiego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach na temat nadchodzącego nowego sezonu i która z nich według was jest najciekawsza. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!